Witajcie! Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o akupresurze estetycznej. I być może część z Was słyszała od entuzjastycznej koleżanki o akupunkturze twarzy, bo rzeczywiście ona przynosi bardzo dobre efekty dla urody, ale jednak część z nas się boi i nie akceptuje tego, żeby ktoś nam wbijał, powiedzmy, igiełkę pod oko. W związku z czym akupresura ma tę przewagę, że jest bezpieczna, bezbolesna i możecie ją sobie zrobić w domu. Jaki jest mechanizm działania? Po pierwsze, to część mięśni naszej twarzy ma tendencję do wiotczenia z czasem. I te mięśnie poprzez odpowiedni dotyk i nacisk możemy rewitalizować, możemy zwiększyć tutaj przepływ krwi i widzimy wtedy, że skóra na nich ładnie się napina. Z kolei inne grupy mięśniowe mają tendencję do nadmiernego skurczu. Na pewno kojarzycie szczęki i powiedzmy ilwie zmarszczki. I tutaj z kolei te mięśnie nieco wydłużamy i relaksujemy, żebyście wyglądały bardziej jak po wakacjach. To jest jeden mechanizm. Drugi mechanizm polega na tym, że stymulujemy punkty, które są bezpośrednio odpowiedzialne za jakość skóry i w ten sposób możemy pomagać też sobie przy trądziku czy różnego typu egzemach. No a trzeci sposób to jest relaksacja całej twarzy. No i to jest to, że taka twarz zrelaksowana wygląda zawsze młodziej i promienniej. Także to tyle o mechanizmach, a teraz czas na instrukcję. Wybrałam taki punkt, tutaj on jest nieco przy nozdrzach, odrobinkę na górze, który działa na bruzdy nosowo-wargowe, a zarazem jest bardzo właśnie dobry dla jakości skóry. I tutaj jak będziemy go stymulować? Rozluźnimy nadgarstki, zupełnie luźno, i będziemy dosyć mocno pukać palcem środkowym w rytmie serca albo raz na sekundę w te punkty. Czyli mocne takie puknięcia. Powinno ich być sporo, powinno ich być co najmniej 100, czyli takie półtorej minutki. Mniej więcej na to zajmie. Druga stymulacja to jest troszeczkę wyzwanie dla mózgu, dlatego że przykładamy znowu palce środkowe w tych punktach, naciskamy zdecydowanie i masujemy najpierw od prawej do lewej i tutaj pozwalacie tak zabawnie przemieszczać się skórze, rozluźniając buzię, a potem zmieniamy kierunek rotacji. I znowu dajemy sobie takie minimum absolutne, to jest 30 sekund, ale lepiej byłoby dłużej. I trzeci typ stymulacji, używamy kłykci środkowych palców wskazujących i tutaj mocno naciskamy na te punkty. I znowu, to mogą być troszkę tkliwe i znowu tak wytrzymujemy od 30 sekund do 2 minut. I takich magicznych, spustowych punktów na twarzy jest trochę i gdybyście chciały więcej się dowiedzieć i nauczyć być swoją własną masażystką, to w lipcu robię takie półdniowe kursy akupresury estetycznej, a jeśli zagłosujecie obecnością, to będziemy je też powtarzać. Zapraszam i dziękuję Wam bardzo.